Szanowni państwo, bo oczywiście tytuł jest niepełny, to jest leki przeciwpsychotyczne u osób w podeszłym wieku. Tam jest Praktyk radzi, specjalista radzi, jako psychiatra nie radzę. Tak, ogólnie. Ja zacznę może trochę mocniej, a potem będę starał się wchodzić w pewne, w pewne, w pewne, pewne wyjątkowe sytuacje. Tak, że przy, przyjmijmy regułę, że staramy się nie używać. To jest reguła. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ostatnio, jako że zajmuję się też i bez, no, bezsennością, bo pracuję badania nad snem, no, w Kanadzie zarejestrowano neuroleptyk, kwetiapinę, do stosowania w bezcenności. On ma rejestrację jako lek wspomagający ale z licznymi obostrzeniami. I teraz koledzy od razu podchwycili, że można i wszyscy przepisują, ale tam jest tak, ale. I o tych ale też chcę, chcę powiedzieć, tak? że to nie jest tak, że na przykład kwetiapina ostatnio jest bardzo popularna w stosowaniu właśnie w bezcenności, ale mamy całą gamę innych rodzajów postępowania, są inne standardy jednak postępowania. I ta kwity niekoniecznie jako lek pierwszego rzutu, bo, bo taką tendencję widzę. Ale to jest, powiedzmy, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Bo bezpieczna, bo ma rejestrację. Ma, ale. Więc znowu, żeby trochę przestraszyć, specjalnie to tak trochę skopiowałem z pewnymi modyfikacjami graficznymi. Tak jest z raportu FDA. Proszę Państwa, leki przeciwpsychotyczne nie są wskazane w leczeniu, zależy od demencji psychos. No i tutaj dwa słowa wyjaśnienia. Oczywiście. Większość osób w podeszłym wieku nie ma demencji, ale to jest szczególna grupa osób obciążonych. Tu można by jeszcze dodać zaburzenia funkcji, łagodne zaburzenia funkcji poznawczych w podeszłym wieku. Ale generalnie w podeszłym wieku neuroleptyki nie są rozważane jako leki pierwszego rzutu. Absolutnie. W przypadku osób szczególnie obciążonych, czyli osób z demencją czy łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych, one nie są wskazane. Ale zobaczcie na końcu. E, e, co jest tutaj napisane w tych punktach? Jak sobie z tym radzić? To oczywiście zachęcam do lektury, to były bardzo duże badania, gdzie w gdzie, gdzie, szczegółach te dwie prace, czy e, zachęcam do, do, do ich lektury, ale e, zwróćcie Państwo, że lekarz, który przepisuje leki psychotyczne u osób w podeszłym wieku, mamy jedno, mamy drugie. No, jak sobie z tym poradzić? E, Właśnie z tymi zaburzeniami zachowania, czy. bo termin psychoza jest terminem bardzo nieprecyzyjnym. Właściwie mi jako psychiatrze, moi yy, szefowie nie pozwalają używać takiego terminu. My pod tym terminem robi, rozumiemy albo yy, zaburzenia świadomości, albo zaburzenia zachowania. Termin zaburzenia zachowania w języku polskim trochę nie, nie najlepiej to niegrzeczny, czy. Ja, to, ja troszkę to postaram się dalej, dalej sprecyzować. I proszę zwrócić uwagę, że z uwagi na zwiększone ryzyko śmiertelności, trzeba. To przedyskutować. Tak, czyli najpierw mamy prawda, że nie są wskazane, ale nie jest to sformułowane nie są przeciwwskazane, czyli nie są wskazane, a więc zalecana jest bardzo duża ostrożność. I jest to trochę historyczne, bo to jest 2008 rok. Ale ja jednak zachęcam do tego podejścia. Nie są wskazane. A resztę rozważamy jako sytuacje raczej wyjątkowe. Proszę Państwa, ja postaram się pokrótce omówić taki prosty schemat. Mamy osobę w podeszłym wieku, jakiego rodzaju zaburzenia ona może mieć i tutaj wyjdzie nam, jakie są wskazania, te wyjątkowe, znaczy może inaczej, w jakich sytuacjach wyjątkowo mogą się pojawić wskazania do stosowania. Tak chciałem, żeby to, żeby to Państwo odebrali. No Po pierwsze, oczywiście zaburzona orientacja auto- i Od razu wchodzimy w zaburzenia świadomości, czyli podejrzewamy zaburzenia świadomości. To jest oczywiście pierwszy krok, to jest ta najczęstsza, gdzie jednak nawet w standardach, czy brytyjskich, czy, czy amerykańskich, czy nawet naszych polskich, te neuroleptki na krótki czas są zalecane. I, i też wyjaśnię, o co, o co chodzi. Dalej, nie ma urojeń i omamów, bez zaburzeń orientacji, ale bez urojeń omamów, mamy całą grupę zaburzeń depresyjnych, nastroju i też zaburzeń zachowania. Ale uwaga, co znaczy zaburzenia zachowania? Na stany pobudzenia u osób w podeszłym wieku. Więc jak patrzeć literalnie na psychopatologię, to muszę poruszyć coś, czego nie ma w wielu podręcznikach. Mianowicie, że stan nadmiernego wzbudzenia, nadmiernej czujności jest formą ilościowych zaburzeń świadomości. Też I stanowi często wstęp do później rozwiniętych, już pełnych według icd 10 zaburzeń świadomości. Także na, na to uczula. E, żaden prosty schemat nie jest w stanie odzwierciedlić pewnej rzeczywistości klinicznej. Także te inne, czyli to, to zachowanie samo bez depresji, bez, e, bez jakichś epizodu maniaka, czy bez jakichś poważnych zaburzeń psych chorób psychicznych mamy niby tylko zmiany osobowości, albo właśnie to zachowanie nadpobudliwe, to też może być wstęp do zaburzeń świadomości. Bo to jest ilościowe, ilościowe zaburzenie świadomości. Ale przede wszystkim neuroleptyki stosujemy, jeżeli już w ogóle się na to decydujemy, tam, gdzie występują objawy, objawy wytwórcze. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz i to szczególnie jest ważne u osób w podeszłym wieku, gdzie występuje właśnie element Nadpobudliwości, pobudzenia. Szczególnie w zaburzeniach świadomości, neuroleptyk nie jest lekarstwem, jest rodzajem pacyfikacji farmakologicznej. Także my nie leczymy. Możemy świetnie leczyć zaburzenia świadomości bez neuroleptyku. Powiem więcej: leczenie zaburzeń świadomości, zaburzeń zachowania w podeszłym wieku, wręcz nie polega na stosowaniu neuroleptyków. Leczenie jest przyczynowe. Zwracam również uwagę na epizod depresji z ciężkimi objawami psychotycznymi. Utarło się, że ma objawy, pacjent ma objawy wytwórcze, depresję i ma urojenia depresyjne, czasami nawet ma omamy, co często mamy słuchowe, i że koniecznie neuroleptyk. To też nie jest powiedziane, dlatego że skuteczne leżenie epizodu depresyjnego czasami pozwala na uniknięcie podawania neuroleptyku. Wraz z poprawą nastroju pewne nastawienia depresyjne i objawy wytwórcze też mogą się zmniejszyć, bo mechanizm jest inny jak na przykład w Oczywiście w podeszłym wieku, po 65 roku życia mamy też pacjentów chorych na schizofrenię. Teraz tutaj bardziej nie chodzi o to, że państwo będziecie planować tego typu terapię. Szczególnie właśnie w tej grupie, w tej grupie tej wyszczególnionej, ale będziecie mieć państwo pacjentów, którzy będą do was przychodzić i będą otrzymywać tego typu Leki. To tak było pytanie o leki przedepresyjne co, co, co do, co do e, krzepliwości, ale tutaj, w przypadku e, państwa jako, jako lekarzy, e, ważne jest, aby wiedzieć, jak na to patrzeć, co z tym zrobić, bo są rzeczywiście schorzenia, gdzie pacjent w podeszłym wieku dostaje przewlekłe neuroleptyki zaordynowane przez psychiatrę. Tak? Szczególnie osoby, u których w podeszłym wieku nie udaje się odstawić neuroleptyków mimo wcześniejszego rozpoznania schizofrenii i mimo, że no, prawie ma objawy rezydualne, ale każda próba odstawienia tego neuroleptyku wiąże się z, na, z nawrotem objawów, objawów psychozy. Jest to, jest, to, jest to pewna, nie jest takie może duża grupa pacjentów, ale jednak i warto też dowiedzieć się, jak potraktować tych pacjentów. Neuroleptyki, ale mówi się typowe i atypowe. Ja zachęcam do yy, yy, nieużywania tego terminu, bo wprowadzenie neuretyk atypowy dało takie poczucie, że to jest tak coś super bezpiecznego, fajnego, a szczególnie że w ogóle nie dają objawów pozapiramidowych, że właściwie można to yy, z wielkim optymizmem stosować praktycznie u wszystkich. I, I gdzieś to myślenie ciągle pokutuje, na przykład w tym stosowaniu bezcenności. Tak? No to jest takie bezpieczne, przyjemne, yy, właściwie yy, nie to co te typowe. A tutaj granica, proszę Państwa, jest dość taka, powiedziałbym, płynna. Zwróćcie Państwo uwagę: haloperidol, wysycenie dawka 10 mg 93%. Od razu powiem, 93 pro... jeżeli ta dawka 93% średnio, wysy... bo, bo tak jest, wysycać receptorów typu D2, więc typowe działanie typowego neuroleptyku. Tak, Bo a to, że nie działa na te receptory tak ogólnie. Ale szczególnie jak na to spojrzymy, to jednak działa. Co więcej, haloperidol, i ja już to widać z badań PET na przykład, że jeżeli ktoś ma 93% wysycenia, zaczął zbyt dużą dawkę. Dlatego, że powyżej wysycenia 80% receptorów typu D2 w proszkowiu objawy psychotyczne wcale szybciej nie ustępują. Nasilają się tylko objawy pozapiramidowe. My nic pacjentowi nie pomagamy, tylko szkodzimy. Okazuje się, że wśród w ogólnej populacji yy, dawka między 3. A 12 mg wysyca 80%. U osób w podeszłym wieku to jest przedział do 5 mg po 65 roku życia. A zatem stosowanie większej dawki, można, oczywiście nie, nie każdemu pacjentowi będziemy robić PET z analogami haloperidolu, odpowiednio wyznakowanymi, odpowiednio przynajmniej syntetyzowanymi, ale zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo często podaje się zbyt duże dawki. Ja tylko jeszcze wrócę, że to wcale nie pomaga. To potem szkodzi. Potem leczymy chorobę podstawową i powikłania ze stosowania nadmiernej dawki haloperidolu. Ale zwróćmy Państwa uwagę na olanzapinę. Ja mówię tutaj o dawce 80% przy dawce 12 do, 2 do, do, do 12 mg haloperidolu, a olanzapina w dawce 10 mg, czyli bardzo standardowej dawce, 73%. I teraz weźmy pacjenta w podeszłym wieku. Jemu zablokujemy te receptory, to ryzyk objawów pisa, pira, pozapiramidowych narasta dramatycznie. I dlatego te dawki będą, są są znacznie mniejsze dla olanzapiny, ale mówimy atypowy. No ale ma dość silne działanie, w uproszczeniu mówiąc typowe. Tak naprawdę najsłabsze powinowactwo do receptora typu D2 ma klozapina i kwetiapina. I tutaj będziemy mówić o pacjentach z chorobą Parkinsona. Malutkie dawki klozapiny stosuje się. Yy, Również zamiennie z kwetiapiną, czy otępienie z ciałami lewego, gdzie w ogóle lepiej w ogóle nie stosować neuroleptyków, ale już w wyjątkowej sytuacji, tak jak u pacjentów z chorobą Parkinsona. Tak? Stąd to jest slajd, który Państwo zobaczycie też na końcu całej prezentacji. Jakie są. Zalecenia co do stosowania i dawkowania neuroleptyków neuro, u osób w podeszłym wieku. Nie ma tutaj dla całej grupy pacjentów, to jest dla grupy pacjentów z zaburzeniami świadomości i z zaburzeniami zachowania. Na podłożu zespołów otępiennych czy bez otępienia? Bo może być jakby w, tych, w, w kategorii co dzisiaj mamy te, te, te dwie formuły. Oczywiście yy, zawsze tło łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych zespołu otępiennego to jest zawsze czynnik ryzyka istotny większego ryzyka występowania właśnie zaburzeń świadomości. I kiedy je stosujemy? Nie jak mamy kryteria rozpoznane, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest stan pobudzenia. Pamiętajmy to jest mówiąc kolokwialnie, pacyfikacja farmakologiczna. To nie jest leczenie, to nie jest niezbędne w leczeniu, to może być pomocne. I teraz proszę pani, pina od 12,5 do 22 razy dziennie, czyli do 50 mg. Ostatnio w Stanach się skłaniają do 100 mg tę dawkę, żeby przesunąć. Także jest to porównywalne bezpieczeństwo. Olanzapina, 2,5 do 5 mg. Czy wreszcie risperidon, 0,5 to są bardzo małe dawki. Ale dlaczego? Dlatego, że maleje gęstość receptoru typu D2 z wiekiem i ryzyko objawów pozapiramidowych, poważnych konsekwencji, też takich jak dystonie, dyskinezy czy ostry neuroleptyczny, zdecydowanie rośnie. I nawet przy dawkach 1 mg występują, risperidonu występują zespoły poneuroleptyczne. Wreszcie haloperidol. do ustnie, przepraszam, lub to jest błąd, domięśniowo. Dlaczego? Zawsze jak mam wykład, to wstaje jak się i mówi, a u nas się haloperidol podaje dożylnie. Uwaga, to jest podanie pozarejestrowe. W wielu publikacjach występuje że tak czasami się podaje. Na przykład pacjentów hematologicznych, bo nie możemy podać do mięśniowo, tak? no z oczywistych względów. Więc podaje się przez do dożylnie. Ale uwaga, to jest pozarejestrowe. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle butyrofenony i był kiedyś taki dehydrobenzperidol, czy droperidol, który, który był stosowany w anestezji, ale jest to wycofany. Chodzi o to, że one w podaniach dożylnych bardzo szybko wysycają receptory i niestety wiążą się z ogromnym ryzykiem komorowych zaburzeń rytmu. Bardzo szybko wydłuża się QTC. Także tutaj ocena tego jest, jest niezwykle ważna. Teraz, no właśnie, bo mówi się, że neuroleptyki w cudzysłowie no powiem, zabijają, ale, ale jaki jest mechanizm? To nie jest tak, że natychmiast od razu. My mając pacjenta, który bądź dostaje przewlekę do neuroleptyki z jakiegoś powodu, bądź musimy mu go podać, bo pobudzenie w przebiegu zaburzeń świadomości czy, czy zaburzeń zachowania... E Mamy tutaj taki, taki podział yy, ryzyka wydłużenia QTC w zależności od rodzaju neuroleptyk. Oczywiście konwencjonalne. Najwyższe, teoretyzna już w tej chwili niestosowana, haloperidol szczególnie po podaniach dożylnych. Tu właściwie w pierwszej dobie możemy się spodziewać już znaczącego wydłużenia QTC. Yy, ustny Zyprasidon, to, to jest taki no, nowej generacji neuroleptyk o, o bardzo takim przeciwdepresyjnym, aktywizującym działaniu, ale rzadko stosowany, ponieważ w jego sposobie dawania zaleca się... Stałe monitorowanie EKG. Chloropromazna to jest historia psychiatrii. Kwetiapina, a więc średnie, nie jest tak super, super bezpieczna. I te, które mają niskie, to oczywiście haloper do ustnej i domięśniowo oraz risperidon, olanzapina, klozapina i jeszcze taki Pyprazor, Ale u w podeszłym wieku bardzo rzadko stosowany, to jest brak badań, badań, badań kontrolowanych. Haloperidol. Teraz tak. W starszych pracach, na przykład w ciągle aktualnych e, zaleceniach e, Nice, czyli brytyjskich, e, mamy dawkowanie co 4 do 6 godzin. Dlaczego? Dlatego, że w nowszych 30 minut, ale nie wolno przekroczyć dobowej dawki 3 do 5 mg. Zasada, zasada podstawowa jest taka. My podajemy, czekamy na efekt. Im osoba starsza, tym ten efekt może pojawić się później, szczególnie po podaniu y, doustnym. Podanie domięśniowe z kolei no, trzeba patrzeć, czy, ten, czy my się wkułamy w mięsień, czy my nie podajemy tego podskórnie, bo miałem takie sytuacje. Dlatego, że wtedy można podawać bez efektu, po czym nagle po chwili błyskawicznie lek ulega kumulacji. I już wtedy mamy do czynienia tylko z powikłaniami i właściwie mamy dodatkowy, dodatkowy problem terapeutyczny. Y, Haloperidol jest bezpieczny, ale. Objawy poznamy dyskinezy, złośliwy zespół poneuroleptyczny. Nie przekraczamy pewnych dawek. Konieczność kontroli EKG. Ja to muszę ze wstydem powiedzieć, że, że wielu moich kolegów psychiatrów zapomina o istnieniu EKG i nawet przy przewlekłej terapii po prostu stosuje to rzadko. Ale też czasami wiem, że jest też problem, że pacjenci po prostu, no bo to trzeba pójść, zrobić badanie i jak gdyby też to, to trzeba porozmawiać i przekonać, że rzeczywiście jest to konieczne. Przy, podkreślam, że jednak w doustnym stosowaniu to QTC narasta powoli. Co jest ważne? Ważne jest też to, że oczywiście, jak oceniamy, oceniamy zapis EKG, to jest zaburzenie rytmu raczej nieprawdopodobne powyżej 0,41, zaburzenie rytmu mało, znaczy mało, mało, mniej nieprawdopodobne, czy wreszcie bardzo prawdopodobne powyżej 0,45. Efekt jest odwracalny. Wiemy, że odstawienie neuroleptyku szybko prowadzi do skrócenia tego QTC. Czyli, jeżeli obserwujemy, i to nie narasta od razu, to w porę jesteśmy w stanie zareagować. To jest, uważa się, jedna z częstszych przyczyn, znaczy jedna z istotnych przyczyn śmiertelności, jeżeli chodzi o stosowanie neuroleptyków. Ale to tak samo dotyczy wszystkich neuroleptyków. Dlatego nie mówmy typowe, a typowe. Po prostu neuroleptyki, jeżeli chodzi o zwiększone ryzyko w porównaniu z placebo. To jest ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów, przyjmujących neuroleptyki. Szczególnie trójcykliczne neuroleptyki. One miały już takie dodatkowe, że zauważono, że trójcykliczne starej generacji, na przykład tizelcin, tak kiedyś popularny do spukania pacjentów, to jest lewomepromazyna, ona wręcz była odpowiedzialna, wiążała się z dużym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych, ale tu chodzi o zator tętnicy płucnej, ponieważ ona powodowała zakrzepowe zapalenie żył u osób Predysponowanych. W związku z tym, jeżeli ktoś ma zakrzepowe, bo ostatnio z taką sytuacją, że atypowe nie, atypowe nie, podamy starszy neuroleptyk, tizercin, będzie bezpieczny. A dokładnie odwrotnie. Jak porównujemy ryzyko, to tizercin w ogóle z tego względu w ogóle nie powinien być podawany u osób z jakimiś stanami zapalnymi żył, czy z ryzykiem zwiększonej krzepliwości. Podobne ryzyko udaru po atypowych i konwencjonalnych neuroleptykach. Więc dlatego nie dzielmy po prostu neuroleptyk. Oczywiście bardzo, szczególnie atypowych, te nowe atypowe neuroleptyki wiążą się z pewnym ryzykiem zaburzeń metabolicznych. To jest tak, że to też, to nie jest coś, co zabija błyskawicznie, tak? ale jest czynnikiem ryzyka. Może się dołożyć, szczególnie przy przewlekłym stosowaniu. I od samego początku, jak podajemy szczególnie atypowe neuroleptyki, ale to właściwie przy każdym neuroleptyku, musimy na to zwrócić uwagę. Znowuż. Y z różnych badań, co jest dieta, tak, ale okazuje się, że aktywność fizyczna jest czynnikiem decydującym dla utrzymania, podtrzymywania właściwego profilu metabolicznego u tych pacjentów. To badania dotyczyły głównie Olan która najgorzej. I tutaj szczególnie zalecane są w Kanadzie systematyczne pomiary obwodu pasa. Przed rozpoczęciem kuracji nie ważenie pacjenta, tylko pomiar obwodu pasa przed rozpoczęciem kuracji Olan Zapiną i w trakcie. Okazuje się, że utrzymanie aktywności fizycznej i dość restrykcyjnej diety może powstrzymać przyrost obwodu pasa i okazuje się, że to ryzyko sercowo-naczyniowe jest jednak porównywalne do, do, innych, do innych pacjentów. Z tą hiperlipidemią to szczególnie klozapina i olanzapina. Czyli to nie, nie tylko, tak jak mówią czasami lekarze, bo to tylko zwiększa apetyt. Nie, 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 nie. Jest chyba coś więcej. I to właśnie, jeżeli chodzi o, o, o trójglicerydy. Właśnie szczególnie klozapina. Zresztą nie przypadkowo w tych dwóch lekach, w klozapinie i olanzapinie, najczęściej obserwujemy przyrost, przyrost masy ciała. Teraz tak, troszkę historycznie, bo w większości apteczek mamy też te. Y, neuroleptyki y, tradycyjne, ale uwaga, ponieważ wskazaniem są zaburzenia zachowania, a te zaburzenia zachowania są często takim wstępem do zaburzeń świadomości oraz zaburzenia świadomości. Są te wskazania do stosowania neuroleptyków w podeszłym wieku, najczęstsze. Zwróćcie Państwo uwagę, że mają działanie ośrodkowe antycholinergiczne te starsze neuroleptyki. Szczególnie zwracam uwagę na promazynę. Y, promazyna, perazyna, bardziej znana pod, pod nazwą pernazyna. że To takie bezpieczne, ale uwaga, y, Niestety leki te mają działania antycholinergiczne, alfadrenolityczne i spadki, spadki ciśnienia oraz nadmierną sedację, a więc przyczyniają się do zwiększenia zaburzeń świadomości. One będą na, po, na początku usko, uspokoją, czyli na przykład na dyżurze my mamy spokój, ale kolega na następnym dyżurze ma jeszcze większy problem. Pomijając fakt, że w ogóle one nie tylko wydłużają QTC, ale także wiążą się z zwiększonym ryzykiem zaburzeń rytmu w ogóle. Czyli jak ktoś ma na przykład napadowe migotanie przedsionków, to wiemy, że u tej osoby stosowanie trójcyklicznego neuroleptyku, na przykład promazyny, może zwiększyć ryzyko ponownego incydentu. Zaburzenia zachowania. Tutaj specjalnie pokazuje, że to jest bardzo złożone zjawisko. Nie ma czasu właściwie tak omówić poszczególnych elementów. Oczywiście mamy tutaj, y, mogą być zaburzenia psychotyczne, tak? czyli mogą wystąpić y, urojenia i omamy bez zaburzonej orientacji, bez zaburzeń świadomości. Mogą. No, pytanie teraz jest takie, czy podawać wtedy neuroleptyk i jak długo? Jeżeli rzeczywiście to się wiąże ze stanem pobudzenia, tak, podajemy, ale w najmniejszej dawce i od... Przyjmujemy, że od ustąpienia objawów kontynuujemy przez tydzień i stopniowo redukujemy dawkę, patrząc, czy objawy nie wracają. Czyli my staramy się tylko y, zminimalizować czas podawania, ustąpienie objawów pod warunkiem, że objawy rzeczywiście znacząco wpływają na zachowanie pacjenta, bo są pacjenci nieźle zaadoptowani do, do, do swoich doznań, przepraszam, że tak, że tak powiem, I, i czasami trzeba też, też po co zbadać, że on sobie z tym jakoś radzi, to, to może niekoniecznie, ponieważ szczególnie pacjent z zespołami to ryzyko jest znacznie, znacznie większe. Zwróćmy także na objawy, objawy apatii. Proszę Państwa, a Apatia, czyli brak odczuwania. Ale prosta zasada. Emocje, nasze, e, nasz nastrój, emocje, one są wyrazem w stosunku do czynności, przedmiotów rzeczy. Jeżeli człowiek nie ma wokół siebie żadnych czynności, przedmiotów rzeczy nowych, interesujących, żadnej stymulacji, to każdy zdrowy człowiek stanie się apatyczny, okresowo pobudzony. Także że to nie jest tak, że, aha, apatia, to ja podaję od razu tak nie, nie, nie. Albo neuroleptyk o działaniu przydepresyjnym. Nie, też nie. Po prostu y, są inne sposoby, szczególnie te niefarmakologicznie. Tu jest brak y, takich badań kontrolowanych, ponieważ ciężko jest tę różnorodność metod dokładnie przebadać. W każdym razie są prace wskazujące, jednak i jest to w zaleceniach, jeżeli chodzi o postępowanie z zaburzeniami świadomości i z zaburzeniami zachowania u pacjentów. Właśnie, i to jest Jamas 2000. to jest dość, 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 świeży, dość świeży artykuł, proszę Państwa. A więc wczesna aktywizacja, y, unikanie unieruchomienia, ale też promowanie aktywności, aktywności ruchowej. Y, jeżeli weźmiemy pod uwagę, co najlepiej sprzyja regeneracji układu nerwowego, to są trzy czynniki. Na pierwszym miejscu aktywność ruchowa, na drugim miejscu kontakty towarzyskie a na trzecim miejscu zadania intelektualne. Powiedzieć państwu, a co my robimy? Najpierw intelekt, a sport sobie może poczekać, a życie towarzyskie, no to, to gdzieś tam na szarym końcu. Dokładnie działamy na odwrót. Mamy głębokie przekonanie, więc jak studentom mówię, co mają zrobić, jeżeli się źle czą są męczeni? Pójść sobie gdzieś miło spędzić czas, a potem wiedza sama wejdzie do głowy. Reakcja... Cieszenie się podniosło. Jeszcze, jeszcze, jeszcze chwilę, yy, wnioski końcowe. Redukcja za, zaburzeń snu, yy, redukcja oświetlenia hałasu. Proszę państwa, yy, nadmiar oświetlenia, nadmiar bodźców, ale też brak bodźców są istotnymi czynnikami stymulującymi. Proszę państwa, zalecenia oświetlenia w przeciętych oddziałach swojej opieki są zupełnie niefizjologiczne. Znaczy tak jak się sanepit odbiera, to ilość kandeli, która tam ma być, jest po prostu niefizjologiczna. Zdrowy człowiek jest pobudzony. Co dopiero oczywiście zaleca się dlatego przygaszanie światła i to, i to ma rzeczywiście znaczenie. Ale nie zaciemnienie kompletne, nie wyciszenie zupełne, bo to deprywacja sensoryczna jest czynnikiem, który u zdrowej osoby może wywołać... Stany z pogranicza zaburzeń świadomości nawet, tak? czyli urojenia o mamy mogą wystąpić u osoby powiedzmy no, zdrowej, predysponowanej. Teraz tak, oczywiście no, no, masaż tak? No, to, to jest, to jest jasnej publikacji, to nie, że ja to sobie sam to wpisałem, ale generalnie różne zabiegi relaksujące, relaksacyjne. Muzyka, herba, wszystko co wymyślimy, działa dobrze, cokolwiek tylko sprawi przyjemność. Uczucie przyjemności nie jest czymś grzesznym. To nie tylko praca jest uświęcona. Uczucie przyjemności samo w sobie jest ważne z terapeutycznego punktu widzenia. I tutaj pod koniec pokazuję Państwu, to jest z publikacji z New England Journal of Medicine 2014 roku. Dotyczy wprawdzie oddziałów na intensywnej opieki, ale zwróćcie Państwo uwagę, że nadmiar procedur diagnostycznych u osób w podeszłym wieku może sprzyjać pobudzeniu wzmożonej czynności. Czyli to jest już ten wstęp do zaburzeń świadomości, powiemy zaburzenia zachowania. Czyste, tak? Niekoniecznie. Yy, mamy frustracja, pragnienie, patrzenie niedopojony, ból. Takie proste, zaspokajanie prostych potrzeb już może redukować poziom niepokoju. Ja zachęcam do, do lektury. Wprawdzie dotyczy ojomu, ale jednak pokazuje yy, w oparciu o przegląd piśmiennictwa, jakie ogromne znaczenie w przeciwdziałaniu występowaniu zabronie świadomości stanego pobudzenia mają zwykłe procedury albo ograniczenie procedur diagnostycznych do tych nie, niezbędnych. Nie schemat, standard, robię wszystko, tylko z pewnym rozsądkiem. Na koniec sygnalizuję jeszcze taki jeden problem, że czasami zapominamy nawet o osób w podeszłym wieku, to, to z racji, że prowadzę pracownie badania na scenę elektroencefalografii, że coraz częściej się mówi o, o tym, czy mamy majaczenie, czy niedragkowy stan padaczkowy. Zróbmy EEG. I neuroleptyki niestety, proszę Państwa, obniżają próg grafkowy U tych osób, chociaż to dane, jaki jest odsetek tych osób jest różny w zależności od badania populacji, ale zdarzają się Niedograficzne stany padaczkowe i podanie neuroleptyku tej osoby może pogorszyć stan, a nie poprawić, bo one obniżają próg drgawkowy. Wreszcie, na koniec, to co Państwo, to co zawsze podkreślamy: benzodiazepiny są jeszcze gorsze, jeżeli chodzi o przeżycie, powikłania i także nie, że neuro, jak neuroleptyki nie bardzo, to ja podam relanium. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Tuż lepiej neuroleptyk z dwojga złego niż relanium. Dla przypomnienia, jeszcze raz, dawkowanie, pamiętajmy, naprawdę małe dawki i tylko tak długo, jak to jest rzeczywiście konieczne. Staramy się nie przejść na przewlekłe stosowanie, ponieważ ryzyko różnych schorzeń, nie tylko śmierci, nie mamy zabijać, tylko chodzi o to, żeby też poprawiać komfort i kontrolować inne czynniki zdrowotne związane z danym procesem, także z zaburzeniami. Yy, świadomości i zachowania u osób w podeszłym wieku. Dziękuję Państwu bardzo.